Dzień dobry, moi drodzy. Nowy rok tutaj zaczęliśmy z przytupem. Styczeń był, powiem wam, niezwykle bogaty popkulturowo. Dużo czytałam i oglądałam, więc dzisiejszy materiał jest jedynie do odsłuchu, no bo bez sensu, żebyście musieli tyle czasu na mnie patrzeć. Więc nie przedłużamy, tylko lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o styczniowe książki, może się wydawać, że będzie dość biednie, ponieważ ja co prawda przeczytałam sporo, ale o większości z tych tytułów nie mogę wam jeszcze mówić. O jednym z nich na pewno opowiem wam w lutowym albo i marcowym wrapie, jakoś tuż przed premierą. Na razie nie jest to jeszcze nawet zapowiedziane, więc nie mogę o tym wspomnieć. Nie wiem w ogóle jak zresztą, kiedy ona wyjdzie, więc musicie mi wybaczyć, że książkowo w dzisiejszym podsumowaniu no, będzie dość słabo. Ale co faktycznie przeczytałam? Po pierwsze, w ramach naszego czytelniczego wyzwania słownikowego wybrednym słowem, szczegóły znajdziecie na kanale, jest odrębny film, ale też na Instagramie, w zapisanych relacjach. Przypominam, że do wyzwania możecie dołączyć w dowolnym momencie. Po prostu chodzi o to, że w każdym miesiącu czytamy książkę, która ma w tytule konkretne słowo. I na styczeń przypadło słowo nowość, czyli szukamy w tytułach słowa nowe, na nowo, od nowa, no ale także z języka angielskiego new i ja w ten sposób sięgnęłam po Someone New, które od dawna zalegało mi na półce i OMG, OMG. To znaczy tak, zaczęło się średnio, od razu mówię, zaczęło się jak taka zwyczajna, romantyczna młodzieżówka, gdzie mamy nastolatkę, córeczkę bogatych rodziców, co to wiecie, zaczyna podrywać kelnera, rzuca mu, a co ze mną się nie napijesz, przez co on traci pracę, no ale okazuje się, że po tym prologu przeskakujemy kilka miesięcy bodajże do przodu i dowiadujemy się, że Mika nie bardzo już dogaduje się z rodzicami. Próbuje mieszkać i radzić sobie sama, a to dlatego, że jej brat Adrian uciekł z domu. Od 4 miesięcy dziewczyna nie ma z nim kontaktu, a uciekł dlatego, że został przez rodziców nakryty z chłopakiem. Rodzice stwierdzili, że to zagraża ich wizerunkowi i wyrzucili go za to z domu. Dziewczyna nie mogła się pogodzić z tym brakiem tolerancji i akceptacji ze strony rodziców, więc też wyniosła się z domu i postanowiła szukać brata na własną rękę. Więc jak widzicie, mamy ten jakiś tam głębszy zarys i oczywiście tam w trakcie muszą się pojawić jakieś mniej lub bardziej zabawne sytuacje dotyczące tego, że dziewczyna sobie nie radzi sama, bo do tej pory miała pokojówkę i ona teraz jakby nie wie, jak się robi pranie. Oczywiście musi wrócić też nasz kelner, więc pojawia się też wątek romantyczny i jakieś tam wzdychanie do jego bicepsów. Ale, moi drodzy, mniej więcej w połowie książki, strona 271-274, tak pamiętam, które to były strony, pojawiło się zdanie, które coś mi uświadomiło. To był moment, w którym wszystkie puzzle w mojej głowie wskoczyły na swoje miejsce. To znaczy, tak jak na filmach, mi przed oczami no, klisza właśnie filmowa poleciała, nie? Jakby przypomniały mi się poszczególne wydarzenia z tych wszystkich poprzednich rozdziałów. Jakieś tam małe sceny, krótkie zdanie, które ktoś wypowiedział, jakieś, nie wiem, elementy wyglądu poszczególnych postaci. I nagle sobie uświadomiłam, jak to wszystko się łączy i co to może oznaczać. Połączenie tych scen, okładka, tytuł i OMG. To był naprawdę dość duży plot twist i coś, czego ja się faktycznie wcześniej nie spodziewałam, mimo że tak naprawdę te wskazówki były nam rzucane prosto w twarz, ale jakoś się na nich nie skupialiśmy. No i czytałam dalej, żeby się dowiedzieć, czy mam rację, czy ja może sobie tutaj, wiecie, wymyślam jakieś kreatywne rozwiązania, z którymi po prostu nie spotykałam się wcześniej w powieściach i wiecie, okaże się, że ja sama powinnam pisać książki, bo mi lepiej wychodzą, ale nie, faktycznie miałam rację i to, jak autorka potraktowała ten temat, bardzo mi się spodobało, chociaż ja nie jestem wielką fanką kręcenia osi fabularnej wokół tego czegoś i robienia plot twistów wokół tego czegoś. Nie chcę tu nawet sugerować, co mam na myśli, żeby wam nie zasygnalizować, na czym to będzie polegało. Natomiast tutaj wypada to naprawdę zgrabnie. Oprócz tego mamy też między wierszami dużo ukrytych takich przemyśleń czy wypowiedzi, które mogą być nam w jakimś stopniu bliskie, czy właśnie pod względem orientacji, tego, że rodzice nie są w stanie zrozumieć tożsamości swojego dziecka, czy pod względem tego, że na przykład główna bohaterka powinna studiować prawo, bo wie, że to jest tradycja, że dobrze płatne, ale ją ciągnie do sztuki i tam są jej marzenia. I co powinna wybrać? Rozum czy serce? Być adwokatką, prawniczką czy malarką? Mamy też przyjaciółkę głównej bohaterki, która nadal studiując wychowuje dziecko, do tego sama, ponieważ jej chłopak studiuje w innym mieście i widzą się bardzo rzadko. Jest też kwestia, na przykład, kiedy jedna osoba z pary przyjaciół zaczyna czuć coś więcej do tej drugiej
i łapie się na tym, że jest zazdrosna, gdy tamten wychodzi ze znajomymi. Mimo że wiecie, między nimi nic nie ma, tamten ma prawo żyć swoim życiem, nie są umówieni, on może mieć swoje dziewczyny i tak dalej. Jakby wiecie, naprawdę wiele takich przemyśleń, co podczas lektury robiłam zdjęcia i wysyłałam znajomym, bo wiem, że mierzą się powiedzmy z podobnymi problemami, czy w podobny sposób myślą. Jakby wiecie, miałam poczucie, że dosłownie czytam to, co oni mi 2 dni temu pisali na Messengerze. Ten poziom. Nie wspominając już o tym, że Mika dużo czyta. Rzuca aktualizacje na Goodreads, zastanawia się, czy biblioteczkę zorganizować alfabetycznie czy kolorystycznie. Także wiecie, bro i no, jakby znam ból, dziewczyno. Także, samo New zaczyna się marnie, nie stwarza jakichś tam wielkich oczekiwań, przez co, być może właśnie przez to, dzięki temu, o, bardzo pozytywnie zaskakuje później. Następnie sięgnęłam po komiks, po powieść graficzną Naimona, czy też Nimona. Wiem, że w Polsce wszyscy mówią Nimona, ja za granicą słyszałam od lektorów, że Naimona, także jak wolicie. Jak być może zauważyliście, obserwując mnie tu od jakiegoś czasu, że ja ostatnio więcej sięgam po powieści graficzne, to się wiąże również z faktem, że wróciłam do rysowania. Jeszcze może jakby wiecie, ja nie jestem na tym poziomie, żeby tworzyć własne historie, zresztą to mnie tam średnio kręci, ale ilustrowanie tych, które jakoś mnie zainspirują, jak najbardziej. Więc sięgam po powieści graficzne, analizuję kreskę, analizuję kolor, cieniowanie, gdzieś tam poza tym poznawaniem fabuły samej w sobie. Naimona natomiast jest bardzo przyjemną powieścią, w której możemy też znaleźć drugie dno. To jest coś, co myślę, że mogłoby spodobać się fanom RPG z jednej strony, bo mamy rycerzy, smoki, zmiennokształtnych, jakieś tam misje i questy do wykonania. W ogóle my śledzimy losy Vilaina, on jest naszym głównym punktem na osi fabuły, czyli ten czarny charakter. Ja bardzo lubię historie, w których czarny charakter jest nam najbliższy i możemy poznać jego motywację i sposób myślenia. No i śledzimy także losy młodej dziewczyny, która zaczyna u niego pracować i która stwierdza, że hej, fajnie jest być z Wyrolem i zniszczyć świat, więc tak, chcę się do ciebie dołączyć i spalmy ten podół. W trakcie oczywiście wychodzi na jaw trochę więcej szczegółów, tak samo z życia tego złego, jak i jego przeciwnika, jak i wychodzą też na jaw takie tajemnice związane z tą dziewczyną. Możemy też wyciągnąć i wywnioskować wiele na temat inności i odrzucenia inności w ogóle. Dlatego mamy tutaj bardzo fajny humor. Jak porównałam to z wersją angielską, to chyba nawet bardziej podoba mi się polskie tłumaczenie, bo ten przekład nadaje całości jakiegoś takiego pazura, odwołuje się do naszego języka, naszych trendów, także naprawdę fajnie się to czyta i czuć charakter u tych postaci. Polecam też posłuchać fragmentu, który jest dostępny na YouTube, gdzie zagraniczni lektorzy czytają, podkładają głosy pod ten komiks i też po wysłuchaniu ich głosów bardzo fajnie potem się czyta samemu, bo te głosy nam z tyłu, ton, barwa głosu, modulacja zostaje nam z tyłu głowy i już sobie tak czytamy ten komiks z takim wydźwiękiem. Więc ode mnie bardzo, bardzo polecajka. Przeczytałam także Vengeful, czyli drugi tom Vicious od V. Schwab. Jak wiecie, pierwszy tom znalazł się w mojej topce najlepszych książek roku 2022. Zostawiam Wam link do tego materiału, ale tak naprawdę w topce jakiegoś tam poprzedniego roku poczytałam to po raz drugi. Niestety kontynuacja nie sięgnęła tego poziomu. A może nie tyle nie sięgnęła, co zaoferowała mi coś innego. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś niespecjalnie polubił ten pierwszy tom, to być może właśnie drugi będzie dla niego wyżej na drabince hierarchii. Tak bardzo jest odmienny i tak bardzo, mam wrażenie, rozwija to, czego w Vicious mogło być za mało, a usuwa pewne rzeczy, które mogły Wam w Vicious przeszkadzać. Tylko że ja właśnie należę do tej grupy, która uważa, że Vicious wcale nie było nudne i to, że był wątek taki psychologiczny, to był dla mnie ogromny plus. Chodzi o to, że o ile w Vicious śledziliśmy losy dwóch postaci, naszym głównym bohaterem był ten Victor i Eli, którzy byli tymi złymi, którzy byli skłonni do przemocy, ale właśnie zajmowaliśmy się głównie psychologicznym i filozoficznym aspektem tej relacji, tym dlaczego mają swoje nadprzyrodzone moce, dlaczego chcą zabijać albo nie chcą zabijać innych ponadprzeciętnych, dlaczego chcą się poczuć Bogiem, poczuć wyższość nad innymi. I z tamtej psychologii można było wyciągnąć bardzo dużo. Ja miałam ogromnie wiele przemyśleń. Wiem, że można ją czytać dla fabuły i wtedy wydaje się nudna, ale jeżeli wejdziemy głębiej w ten aspekt psychologiczny, filozoficzny, to naprawdę wiele z tego wyciągamy. Ale to już zależy od waszych oczekiwań i tego, co lubicie w książkach.
ale domyślam się, że ktoś mógłby stwierdzić, że ten pierwszy tom był nudny, więc drugi tom to odwraca. I Mściwi świetnie sprawdziliby się w formie filmu sensacyjnego, bo mamy tutaj znacznie więcej postaci, w tym bohaterkę, która zmienia ciała, jest zmiennokształtna, więc na ekranie też fajnie by to wyglądało. Jest bardzo dużo strzelanek, pościgów, napaści, ogólnie cały czas coś się dzieje. I jeżeli ktoś jest fanem szybkiej akcji, tak jak ja myślałam, że jestem, to może mu się to spodobać. Ale dla mnie było tego wręcz za dużo i jednocześnie do żadnej z tych postaci właśnie przez tę szybką akcję nie mogłam się przywiązać, ich los był mi po prostu obojętny. Do tego mieliśmy sporo powtórzeń. Ciągle nam przypominano, kto ma jaką moc i kto kogo skąd zna. I no dlatego w sumie ta kontynuacja niestety nie przypadła mi do gustu. Mogłam w sumie jej nie czytać, bo Wisz stanowi dla mnie bardzo ładne zamknięcie i mogłaby to dla mnie być jednotomówka z takim lekko otwartym zakończeniem. Przechodząc do filmów, seriali, jest tego dość sporo, więc będę mówiła raczej krótko. Zapraszam Was również na Facebooka Wybrednej Marudy, bo tam często wrzucam jakieś memiczne scenki właśnie z filmów i seriali. Obejrzałam na przykład Krainę Snów, dostępną na Netflixie. To jest też film taki na dwoje babka wróżyła. Z jednej, znaczy tak, on jest na pewno familijny i dzieciaki wyciągną z tego coś innego niż dorośli, mam wrażenie. Ponieważ fabularnie mamy możliwość zaśnięcia i przeniesienia się do innego świata, nazwijmy to do innej rzeczywistości. I dla tych młodszych odbiorców mamy tutaj fajne przygody, ludzie tańczący na balu, którzy są zrobieni z kwiatów, tu jakiś czarny charakter, tu maskotki, które ożywają i są zabawne, Jason Momoa, który gra trochę jak Jim Carrey w Grinchu, a trochę jak Johnny Depp w Piratach z Karaibów, on będzie tym naszym przewodnikiem po świecie snów. Ale tak naprawdę to, co mnie najbardziej zachwyciło, to jest to drugie dno. Fakt, że mamy tu niejako przedstawienie depresji i żałoby, takie metaforyczne ich przedstawienie. Widzimy to, jak osoby w takim stanie chcą uciec ze świata rzeczywistego. Gdzieś, gdzie znowu będą szczęśliwi, znowu będą z bliskimi, których już brakuje wśród nas, że w trakcie trwania tej depresji muszą pokonać bardzo wiele przeszkód i muszą zanurzyć się do najmroczniejszych głębin. I tak jak to film nam pokazuje dosłownie, dotknąć dna, żeby móc się od niego odbić i wrócić do świata rzeczywistego. Więc jeżeli widzieliście ten film, to jestem ciekawa, czy też go tak odebraliście. Jeżeli nie, to bardzo polecam spojrzeć na niego właśnie z tych dwóch perspektyw. Wreszcie obejrzałam także film Split, który z jednej strony bardzo mi się podobał, bo ja lubię takie thrillerowe i psychologiczne produkcje, które robią nam wodę z mózgu. A tutaj mamy Jamesa McAvoya, który wciela się poniekąd 24 osoby, to znaczy on gra mężczyznę, który choruje na zaburzenia osobowości, na osobowość wieloraką. I po prostu w mgnieniu oka zmienia się nam w całkiem inną osobę, z innym charakterem, sposobem mówienia, sposobem gestykulacji. To Wam na przykład może przypominać musical Morderstwo dla dwojga, o którym niedawno opowiadałam. Mamy także sprawę kryminalną, ponieważ jedno z jego wcieleń porywa 3 nastolatki. I teraz pytanie brzmi, które z jego wcieleń to je porwało, czy uda im się uciec, które z jego wcieleń będzie w stanie im pomóc, albo czy będzie chciało im pomóc, no i jak w ogóle rozpoznać, kiedy z którym wcieleniem rozmawiają. Powiedziałabym, że film byłby super, gdyby nie to, że oni gdzieś tam pod koniec dodali elementy fantastyczne i to już było to coś, co mnie całkowicie wybiło z rytmu, bo bardziej poszli w X-meny. Ja pozostałabym jednak przy tej kwestii bardziej realistycznej, psychologicznej. Tym bardziej, że jest to poniekąd oparte na prawdziwej sprawie z przeszłości. Na pewno będę oglądać kontynuację, bo miałam z drugiej strony powiedzieć, że ten Split to niby jako taka thrillerowa rozrywka jest całkiem niezły. Ta fantastyka jest niepotrzebna, ale co mnie też zabolało, że jest to poniekąd stygmatyzacja osób z zaburzeniami osobowości. Takie podejście do tematu, które kreuje osoby chore z tymi zaburzeniami na naprawdę niebezpiecznych ludzi. I tak jest nam pokazywany główny bohater jako zagrożenie dla innych. Także to też średnio wybrzmiało, jeżeli mam być szczera. Jeszcze wspomnę, że w roli jednej z tych nastolatek porwanych pojawia się Anna Taylor-Joy, a cała produkcja dała mi vibe filmu The Menu i tym samym płynnie przechodzimy do kolejnej produkcji. Czyli właśnie do The Menu, które niedawno weszło do kin, wyszło z tych kin, teraz jest dostępne na Disney+, właśnie z Anną w roli głównej oraz z naszym Voldemortem. I tak jak mówię, to jest bardzo podobny motyw do Split. To znaczy, mamy jakiegoś psychopatę, który będzie się znęcać nad ludźmi i mamy Annę, która jako jedyna najbardziej ogarnia, co się dzieje i patrzy tymi swoimi wielkimi oczętami, obserwuje otoczenie i jednocześnie jako jedyna najmniej pasuje do otoczenia, znalazła się tam jakoś tam przez przypadek i to też zauważa ten morderca i z tego różne efekty wychodzą. I
Ten opis pasuje zarówno do Split, jak i do The Mini. Więc bardzo podobny klimat z jednej strony. Na zasadzie, jeżeli lubicie jedno, to sprawdźcie drugie. Z drugiej strony to podobieństwo może być aż zbytnie, bo można by odnieść wrażenie, że Anna Taylor-Joy wszędzie gra siebie. Taki sam charakter. No w każdym razie, The Mini opowiada o szefie kuchni, który zaprosił gości do swojej restauracji, ale nikt nie spodziewa się tego, dlaczego się tam znaleźli, co zostanie im podane, jakie w ogóle za tą kolacją stoją motywacje i jak to wszystko się skończy. Film jest kategoryzowany jako horror, ja bym to bardziej nazwała jednak thrillerem psychologicznym, z małą uwagą, że będą tam takie trzy dość krwawe, mało smaczne sceny, ale to nie jest taki horror jak horror, ja nie lubię horrorów, jakby tu nie było strasznie. Obejrzałam także serial Kalejdoskop, którym zainteresowała mnie w okolicach premiery Kulturalna Meduza, ponieważ ona napisała na Facebooku czy na Instagramie, że jest to serial nietypowy ze względu na swój format. Otóż tutaj poszczególne odcinki możemy oglądać w dowolnej kolejności i u każdego z użytkowników Netflixa są one w innej kolejności odtwarzane. Ja po przejrzeniu doszłam do wniosku, że te w środku są nam odtwarzane w innej kolejności, natomiast początek, koniec. Koniec musi być taki sam, każdy ma odcinek napadu jako ostatni, ale przeważnie pierwszy, drugi i dwa przedostatnie odcinki mamy w takiej samej kolejności, nie bez powodu, bo trochę nam by popsuło to odbiór. Ogólnie dlaczego się na to zdecydowano? Wszystko dlatego, że mamy tutaj takie typowe heist movie, czyli grupa ludzi zbierających się, żeby zorganizować napad. I tak jak normalnie w takim filmie, w heist movie, mielibyśmy skoki chronologii na linii czasowej, czyli tu widzimy moment napadu, tutaj coś się wydarzy, więc nagle cofamy się 10 lat wcześniej, jak oni to się do tego przygotowywali, albo cofamy się 20 lat wcześniej, żeby zobaczyć, jakie były ich motywacje, by ten napad zorganizować. No i tak w tym serialu są podzielone odcinki, to znaczy każdy odcinek to jest inny punkt na osi czasu. I powiem tak, z jednej strony wyszło to całkiem nieźle i pomysł był fajny, z drugiej zależy, który odcinek. Bo jednak w Heist Movie opieramy się na tym, że te fragmenty, podczas których skaczemy, są stosunkowo krótkie, żeby wyjaśnić nam dany szczegół. A tu oglądamy godzinny odcinek na jakiś temat i niekoniecznie będziemy pamiętać, że to, że on ma coś teraz w ręku, to jest nawiązanie do tego, co się wydarzyło 5 odcinków wcześniej. Ta kolejność też, tak jak mówiłam, niby jest przypadkowa, ale było takich kilka fragmentów, które domyślam się, że powinny być na początku albo na końcu, bo odbierają nam jakieś tam zaskoczenie. No i muszę przyznać, że niektóre odcinki były po prostu nudne i mam wrażenie, że całość podobałaby mi się znacznie bardziej, gdybym widziała te odcinki chronologicznie. I tak jak kończymy odcinkiem z napadem, ja jednak chciałabym zobaczyć odcinki po napadzie, faktycznie po napadzie. Bo te odcinki po napadzie wydały mi się najciekawsze ze wszystkich, a one zostały gdzieś tam wepchnięte w środek i w zasadzie zaostrzyły naszą ciekawość i jakoś tak, nie do końca do mnie to przemówiło. Kolejna produkcja, o której chcę powiedzieć, to film, na który ja miałam iść do kina. Nie dotarłam na ten film i w sumie to się cieszę. Jest to Nie martw się, kochanie. To jest tak głośna produkcja. Najpierw głośna, bo wiecie, Florence i Harry Styles. Potem głośna, bo Harry Styles miał romans z Oliwią. Potem głośna, bo Florence, mimo że ma główną rolę, dostała dużo mniej pieniędzy za tę rolę niż Harry. No bo przecież on tu, wiecie, jest gwiazdą i on przyciągnie młode fanki przed ekrany. Ale już odsuwając się od tych dram, bo i tak mamy ich kupę tutaj w naszym książkowym świadku, sam film miał bardzo dobry punkt wyjścia, bo był taki trochę niepokojący, to znaczy mamy parę, właśnie Florence i Harry, szczęśliwe małżeństwo, w ogóle świat jest taki piękny, kolorowy, cztery podstawowe, nasycone kolory, każdy żyje w jednorodzinnym domku, wszyscy są tak samo szczęśliwi, wszyscy mężowie pracują w jednej firmie, odjeżdżają do pracy o tej samej godzinie, a żony stoją na ganku i im machają, po czym wracają do domu i dzień w dzień myją tę samą szybę. Więc my widzimy, że coś za tym wszystkim się kryje, że to będzie miało jakieś drugie dno, że no to wygląda mało realistycznie. Niestety wyjaśnienie całej tej sytuacji jest dość rozczarowujące, to znaczy w moim mniemaniu ten film był po prostu nudny. I o ile na początku ten niepokój był i rósł, tak potem dreptaliśmy tylko w miejscu, żeby się zakończył. Mamy wyjaśnienie tej sprawy, ale jest ono jakoś tak mało angażujące, mało wyjaśnione, no jest, bo jest, ale co w związku z tym?
Też mam poczucie, że ten tytuł nie niesie za sobą żadnego większego przekazu. No, może oprócz tego, jak się domyślam, że twórcy chcieli pokazać feminizm, siłę kobiet, to, że kobieta też może chcieć podjąć decyzję, a nie chce, żeby podejmował ją mężczyzna, nawet jeżeli ten mężczyzna uważa, że ta decyzja będzie dobra dla kobiety. Ona chce ją podjąć sama, nawet jeżeli to będzie zła decyzja, to będzie jej, jej decyzja, nawet zła. Więc okej, okay, ale ogólnie to się nudziłam i drugą połowę oglądałam na przyspieszeniu. Oglądałam także dostępny na Apple TV dokument Selena Gomez, My Mind and Me, i mam bardzo mieszane uczucia co do tej produkcji i co do tego, co chciała przekazać i co faktycznie przekazała, bo z jednej strony można by uznać, że jest to laurka dla Seleny Gomez, pokazanie tego, ile trudnych rzeczy przeżyła, jak tam, wiecie, praca się nad nią znęcała, no tak to nazwijmy. Jak ona dbała o psychikę i swoją, ale też innych, bo na przykład chciała wprowadzać w szkołach programy, żeby dzieci były pod opieką psychologa, żeby nie musiały się później mierzyć z tym, co ona teraz. Ja to oczywiście jak najbardziej popieram. Z drugiej jednak strony mieliśmy wiele scen, w których było widać, nie chcę powiedzieć egoistyczne podejście Seleny, ale były takie momenty, gdy, nie wiem, rozmawiają tam ze znajomymi czy innymi producentami, a ona cały czas mówiła o sobie. Bardzo brała do siebie to, co ktoś powiedział. Nawet podczas jakiejś tam gry planszowej było widać, że czasami ci znajomi boją się do niej odezwać i coś jej powiedzieć, bo mogliby ją urazić. I to oczywiście prawdopodobnie wiąże się z jej aktualnym stanem zdrowia, stanem psychicznym, więc ja tutaj nie oceniam, bo nie jestem nikim, żeby móc to ocenić i nie podejmuję się tego. Ale ogólnie, po zakończeniu seansu miałam takie dość mieszane uczucia i nadal nie do końca wiem, jak na Selenę i na ten dokument powinnam patrzeć i jak go odczytywać. Dla kontrastu, rozrywkowe Zaginione Miasto z Tatumem i Sandrą Bullock to też jest jedna z tych produkcji, na które chciałam iść do kina i nie zdążyłam. Taka dość luźna, rozrywkowa, nic głębszego nie przekazująca. Trochę żeby się pośmieć, trochę komedia romantyczna. Sandra Bullock, która pisze romanse przygodowe, Tatum, który pozuje na jej okładkach i on chce być taki jak bohater tej jej książki. Taki super i kochanek, i co ją obroni, i w ogóle do, jak to się mówi, coś tam do różańca, nie? Tymczasem to jest typ, który na wyprawę na koniec świata zamiast kompasu czy scyzoryka zabiera krem do opalania, nie? To jest ten poziom. Było też kilka takich fajnych mrugnięć okiem, jeżeli na przykład oglądaliście Bullet Train, to tam jest ta sama obsada, bo mamy tutaj też brata Pita, tylko w pociągu pojawia się Tatum gościnnie jako bohater z okładki książki z romansów. No i mamy tutaj w Zaginionym Mieście również Daniela Radcliffe'a, który gra swoją rolę z filmu Iluzja 2, dokładnie taką samą, chyba nawet jest tak samo ubrany, nie wiem, o co chodziło. No i całość, powiedziałabym, że próbuje być tym filmem już z klasyki, czyli Miłość, Szmaragd i Krokodyl, bo to jest to tylko nowocześniej i niby z próbą śmieszniejszego zrobienia, ale ogólnie to średnio najeżdża. No i wpadły także trzeci sezon Emilii w Paryżu. Ja nie wiem w sumie, po co ja to oglądam, nie wiem, co tam się wyrabia. To jest serial z Collins, która robi w social media we francuskiej firmie i od tak sobie wymyśla jakieś drogie marketingowe chwyty, żeby produkt się lepiej sprzedał. No i która oczywiście musi mieć jakieś romanse, nie romanse, tam to się teraz porobiły jakieś trójkąty miłosne i w ogóle zamieszanie, że nie wiadomo, co się dzieje. Chciałabym powiedzieć, że hej, można docenić, bo jest temat musicali, bo jej przyjaciółka to jest aktorka, która gra i śpiewa na Broadwayu, więc jak zaśpiewa nam tutaj Lady Gaga i Shallow, to wow, 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 no ale akurat ten występ wypadł dość średnio, więc nawet tego nie mogę za bardzo pochwalić. Także no, totalne guilty pleasure do obejrzenia i zapomnienia, bo ja już w sumie nie pamiętam, co tam się działo. Teraz jeszcze w tematach filmów i seriali, ale już musicalowo, obejrzałam musical dostępny na Apple TV+, nagranie sceniczne Come From Away. Nie miałam zbyt wielkich oczekiwań i też nie wciągnęłam się od początku, to muszę przyznać. Jest to historia na pewno bardziej amerykańska kulturowo niż polska, ponieważ dotyczy ataku na World Trade Center z 2001 roku, tak? Wszystkie samoloty w tamtym momencie, według fabuły, zostały wysłane na awaryjne lotniska i w ten sposób do małej mieściny w Kanadzie trafia 7 tysięcy przerażonych osób w różnym wieku, różnej religii, z różnymi problemami. Jak mówiłam, tytuł nie chwycił od początku, chwilę zajęło mi zaklimatyzowanie się w tej historii. Szczególnie, że mamy na scenie tylko kilku aktorów, którzy w zależności
od zarzuconej kurtki czy czapki zmieniają się w całkiem inną postać. Ale kiedy już się wgryzłam i wczułam w historię, kiedy zobaczyłam, co przeżywają ci ludzie, jak sobie radzą, tam jest na przykład, tam jest opisane naprawdę bardzo wiele historii. Od muzułmanina, którego wszyscy się boją, bo może być kolejnym zamachowcem, przez matkę, która nie może skontaktować się z synem, strażakiem, po parę homoseksualnych mężczyzn, którzy boją się przyznać, kim dla siebie są, bo nie wiadomo, jakie podejście panuje w tym małym miasteczku. Do tego jest dużo humoru, wbrew pozorom. Jakby naprawdę fajny dowcip, mimo gdzieś tam tragicznego wydźwięku, to twórcy postarali się, żeby widz nie płakał przez cały spektakl. Więc dla mnie raczej do jednorazowego obejrzenia. Fajnie, że to poznałam, że mogłam się przekonać, na czym to polega, ale raczej do tego tytułu wracać nie będę. No i już w temacie teatrów, bo byłam dwa razy fizycznie na musicalu. Po pierwsze Little Shop of Horrors na scenie Relax po raz ostatni. Był to zielony spektakl, jeszcze bardziej zielony niż zwykle, mimo że ten musical jest o zielonej roślinie, która pożera ludzi, co prawda. Tak, jeżeli nie wiecie, jest o krwiożerczej, morderczej roślinie. Jest też film z dwoma zakończeniami. Bardzo fajnie humorystycznie zagrane, szczególnie, że przez młodych ludzi, którzy jeszcze do niedawna w ogóle nie występowali na scenach, a już na pewno nieprofesjonalnie, bo oni się, większość z nich czymś innym zajmuje. Na przykład Mikołaj Kisiel grający dentysta jest w rzeczywistości dentystą. Także teraz ci ludzie naprawdę coraz częściej pojawiają się na profesjonalnych scenach czy w jakichś tam akantusach, można ich zobaczyć, więc ja polecam bardzo, bardzo polecam śledzić. I w ogóle Little Shop jest naprawdę bardzo zabawnym spektaklem, przy czym jest to czarny humor, od razu mówię. No i zielony spektakl, wiadomo, jakieś tam śmieszki, heheszki, było miło i sympatycznie. No a na zakończenie sezonu wpadło Pożegnanie z Aidą, czyli Zielona Aida w Teatrze Muzycznym Roma. Ja wam powiem tak, jeżeli mielibyście pójść na jeden zielony spektakl w życiu, to niech to będzie spektakl zielony w Romie, bo oni robią z tego ogromną rzecz. To nie są trzy żarty na krzyż, tylko tam cały czas coś się dzieje. Coś innego mówią, inaczej wyglądają, na scenę wchodzi nie ten co trzeba, z tyłu coś tam się wyrabia wśród tancerzy, cały czas coś. I bardzo współczuję osobom, które pojawiły się wtedy na Aidzie po raz pierwszy, bo fabuły to tam w zasadzie nie było. Nic się tego przysłowiowego nawozu nie trzymało. Cały spektakl w zasadzie prowadził Marcin Franc, który wcielił się w całkiem innego Radamesa czy też Mazdamera niż zazwyczaj. I on faktycznie tutaj pokazał się z najlepszej strony. Natalia Piotrowska, Agnieszka Przekupień, Anastazja Siemińska też co i rusz jakieś żerciki i easter eggi i takie wiecie wokalne popisy tam surfowały. No szał ciał się dział. I ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam te zielone spektakle nie tylko ze względu na humor, ale też dlatego, że wtedy spod ról przebijają prawdziwi ludzie. To znaczy na przykład poczucie humoru tych aktorów, umiejętność improwizacji, ale też wiecie, widać w tym ogromną inteligencję, żeby z różnych niespodzianek wybrnąć, szybko coś załapać, pociągnąć ten temat. No mówię wam, naprawdę niesamowite doświadczenie i jeszcze większy mam szacunek do tych artystów, jeszcze bardziej się ich wstydzę, jak ich spotkam na żywo, to stanę jak taki pręt wbity w ziemi i nie będę wiedziała, co mam powiedzieć, bo po prostu ich blask mnie oślepi. Ale jednocześnie apeluję, żeby takie zielone spektakle działy się mniej więcej raz w roku, powiedzmy, że na tego 1 kwietnia, bo to jest dobra data. Niech zielony spektakl będzie powiedzmy jakimś tam pożegnaniem, że emocje i coś, a niech 1 kwietnia róbcie spektakle, które będą śmieszne i będziemy się jakby przewracać po ziemi w śmiechu. Chciałam użyć skrótu od tej emotki, ale oczywiście, kto by pamiętał, jestem dinozaurem, więc nie pamiętam nawet rozwinięcia skrótu tej emotki. Także jak widzicie, styczeń był niesamowicie bogaty. Koniecznie dajcie mi znać, czy któryś z tych tytułów, o których dzisiaj mówiłam, oglądaliście, czytaliście, widzieliście, jakie były wasze wrażenia. Możecie też mi polecić coś do sprawdzenia w lutym. Podzielcie się w ogóle wrażeniami, co o tym wszystkim myślicie. Dziękuję wam za cierpliwość, bo długo dzisiaj gadałam. Przypominam, żeby zajrzeć do innych filmów Wybrednej Marudy na kanale, tamte już pewnie są z wizją, więc niestety musicie patrzeć na mła, ale jakoś to przetrwacie, mam nadzieję. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję i widzimy się niebawem, chyba już się widzimy. Do zobaczenia, pa!